naszego schroniska trafiła taka sunia, troszkę w typie psa karelskiego. Jest sunią sięgającą przed kolano, na moje oko waży jakieś 16 kg. Jest sunią młodziutką, ma około 2 lat. Póki co jest psiakiem dosyć zrównoważonym, takim raczej spokojnym. Była tu na długim spacerze, w tej chwili tu położyła nam się i odsypia chyba gwar z schroniska. Jest psem przyjaznym, nie ma problemu w poznawaniu nowych osób, choć myślę, że lepiej będzie się czuła w domu bez małych dzieci, takich, które gdzieś biegają, rzucają zabawkami, ale jak najbardziej rodzina z nastolatkami, które śmiało mogą wychodzić z nią na spacer, będzie jak najbardziej odpowiednia. Sunia lubi dotyk, lubi być głaskana, zna smycz, umie na niej chodzić, póki co nie wchodzi w żadne konflikty z innymi psami. Więc myślę, że mogłaby zostać drugim czworonogiem w domu. Pokaż się, malutka, śliczna. Pogłaszczę cię, dziewczyny? Idź, myszka. Myślę, że może być takim domowym przyjacielem, który z chęcią pójdzie z nami na spacer, pobawi się, a gdy już się wybawi i zmęczy, pójdzie sobie spać grzecznie. Polecamy ją do adopcji, z piękną sunią. Pokaż się, miśku. Junia, cześć!